Narodowy Bank Polski zlecił produkcję banknotów powszechnego obiegu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami, ponieważ taka operacja w Polsce nie była przeprowadzana od 18 lat, to znaczy od momentu denominacji i przeprowadzonej w 1995 roku. Średnio takie techniczne operacje modernizacji zabezpieczeń na dotychczasowych banknotach, bo praktycznie tak to będzie wyglądało w przypadku również i naszych banknotów, inne banki centralne przeprowadzają co około 8 lat. Nasze banknoty zostały bardzo dobrze przygotowane w momencie wprowadzania do obiegu, w związku z tym mogliśmy trochę odwlec to w czasie, ale czas najwyższy, abyśmy również my wyrównali standardy, zastosowali obecne zabezpieczenia i zastosowali nowe technologie. Bank przygotowuje się do tej operacji już od dłuższego czasu we współpracy z naszym partnerem Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych i najważniejsze zadania dla nas na najbliższe miesiące to będzie przeprowadzenie skutecznej, właściwej akcji informacyjnej i edukacyjnej. Bardzo ważne jest, aby wszyscy uczestnicy obrotu gotówkowego, wszyscy obywatele wiedzieli, że żaden z banknotów ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami nie trafi do obrotu gotówkowego przed kwietniem 2014 roku. Naszym zdaniem bezpieczeństwo społeczeństwa, bezpieczeństwo obywateli, którzy mają prawo oczekiwać od nas posługiwania się dobrze zabezpieczonymi banknotami, jest tutaj absolutnym priorytetem. Do tej pory informacja o wprowadzeniu zmodernizowanych zabezpieczeń na banknotach powszechnego obiegu nie była informacją jawną, w związku z tym nie była również konsultowana z uczestnikami, profesjonalnymi uczestnikami obrotu gotówkowego, ale mamy doświadczenia z innych krajów, mamy oprócz tego doświadczenia własne, ponieważ my również jesteśmy uczestnikiem tego obrotu gotówkowego jako bank centralny i wiemy, że ta operacja będzie rynek kosztowała zapewne szacunkowo około kilkunastu milionów złotych. Jeśli to porównamy do bezpieczeństwa polskich banknotów, to odpowiedź jest jasna, ta decyzja jest właściwa. Narodowy Bank Polski informuje społeczeństwo dzisiaj, że takie plany ma, że zlecił produkcję banknotów ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. We wrześniu te banknoty przekażemy do publicznej wiadomości, pokażemy je Państwu. Natomiast od stycznia 2014 roku zaplanowaliśmy ogólnopolską kampanię informacyjną i edukacyjną, która pozwoli wszystkim dokładnie na 3 miesiące przed wprowadzeniem banknotów do obiegu zapoznać się z wizerunkami i zabezpieczeniami. Bardzo warto podkreślić, że przed kwietniem 2014 roku, czyli przed wprowadzeniem banknotów do obiegu, żaden z nich nie ma prawa i nie znajdzie się w obrocie gotówkowym.